Dzień dobry. Chciałem pokazać, jak w radiotelefonie Quenshang UVK5 wymienić oprogramowanie. Pojawiło się ostatnio dość ciekawe oprogramowanie pozwalające poważnie rozszerzyć zakres pracy radia w zakresie od 18 do mega do 1,3 GHz. I operacja tą wykonuje się dość prosto. Ja wykorzystuję do programowania kabel taki 8 w 1. Jeden z wtyczek, którą wykorzystam, to jest ta wtyczka. Pasuje do baofengów i pracuje też z tym radiotelefonem. Po włożeniu programatora trzeba sobie sprawdzić oczywiście, na jakim komie pracuje. Mój programator pracuje akurat na komie 6. I operacja wygląda w ten sposób, że wyłączamy radio, wciskamy przycisk PTT i uruchamiamy radio. Zaczyna się świecić ciągle ta dioda latarki. Wkładamy wtyczkę do programatora, do radia. Teraz go tu odłożę. Teraz na stronie producenta należy ściągnąć oprogramowanie do wymiany firmware'u. Link podam w opisie. To jest to dokładnie oprogramowanie. I ten dokładnie plik. Ściągamy dokładnie ten plik. Ja już go ściągnąłem, więc na razie nie potrzebujemy go ściągać. No i ściągamy plik firmware'u, który będziemy musieli wgrać. Ja używam obecnie firmware'u w tej wersji, czyli K25 Encrypted 18 to 1300 MHz BIN. Jest to wersja z przed dwóch dni, czyli z 4 czerwca. Ten plik sobie tutaj ściągamy, naciskamy download. On się ściąga, ja już też mam ściągnięty ten plik, więc nie będę go powtórnie ściągał. I tak wygląda teraz operacja. Uruchamiamy program do wymiany oprogramowania. Wybieramy sobie port COM. W moim przypadku COM 6. Naciskamy Connect. Wybieramy plik, który chcemy załadować. To będzie gdzie tu ten plik mamy? Gdzie tu jest ta literka Q? O, tu, dobra. Upgrade. I to jest ten plik, o którym wspominałem, czyli K526 Encrypted i 18 to 1300. Ładujemy go i naciskamy ten przycisk. Zaczyna pomrugiwać dioda w radiotelefonie i jednocześnie widzimy, jak leci sobie pasek postępu. Dioda sobie cały czas mruga. O, przestała. Radio się włączyło. No i mamy soft wymieniony. To oczywiście program możemy wyłączyć. No i mamy tu obecnie oprogramowanie, które pozwala nam na pracę na częstotliwości od 18, czyli 0, 18, raz, dwa, trzy. I na częstotliwości możemy oczywiście też nadawać. Radio, jak widać, nadaje do 1300 MHz. Ciężko jest oczywiście wpisać obecnie to 1300 MHz, ale ja tu wpiszę 999 MHz. O, jak widzicie, jesteśmy na 1 GHz, też radio spokojnie sobie nadaje po przejściu, po wymianie skoku na 500 kHz. Możemy dość szybko dojechać do
wybranej częstotliwości powyżej 1 GHz. Obecnie na wyświetlaczu mamy 1 GHz, 20 kilka MHz, teraz już 30. Czyli teraz jesteśmy na częstotliwości 1032 MHz. Jak widać, radio sobie też potrafi nadawać. Niewielką, bardzo mocną jest tu poziom sygnału, bardzo niewielki, ale pracuje. Tak wygląda wymiana oprogramowania w tym radiotelefonie.